Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj pociągniemy temat wyboru telefonu, bo poprzednio tak, doradzaliśmy wam o błędach, a teraz może, że tak powiem, od drugiej strony, czyli co powinien mieć telefon, oczywiście według nas, a bardziej według Adama, bo to on tu jest spec. Zacznijmy może od najniższej półki cenowej, czyli powiedzmy kupujemy tani telefon. Ja wiem, że w tej chwili to się troszeczkę przesunęło. Kiedyś mówiąc tani smartfon, mówiliśmy o urządzeniach do powiedzmy 500-600 zł. No niestety obawiam się, że w tej chwili musimy ten zakres, powiedzmy, kiedy telefon jest tani, podciągnąć już pod 800-900 zł jak nic. No tysiaka sobie zróbmy. Zróbmy do 1000, no. Właśnie. Wiesz, zanim to YouTube obrobi, to inflacja już nam zbije. No. Spokojnie. Miejmy nadzieję, że aż tak strasznie nie będzie. Zwróćcie uwagę, jak będziecie to oglądali kiedyś tam na datę, kiedy to zostało wykonane, bo ceny za rok mogą być zupełnie, że tak powiem. No mówimy październik 22, tak. Jakby coś. I teraz pierwsza, najważniejsza rzecz. Kupując telefon tańszy, by nie powiedzieć wprost tani, niestety musicie zgodzić się na pewne kompromisy. No i teraz powiem wam podpowiedzieć, na które kompromisy musicie się zgodzić, na które dobrze jest się zgodzić i ewentualnie szukać może czegoś trochę droższego. No i powiedzmy na rzeczy, które musi mieć telefon. Na czym można oszczędzić, a na czym nie warto oszczędzać. Może w ten Czyli zacznijmy od tego, co telefon nawet tani musi mieć. To będzie na pewno wyświetlać. Mm-hmm. No to może zacznijmy od tego wyświetlacza. No tak, to jest w sumie najważniejsza część telefonu, więc warto by był jak najlepszy. No i teraz po pierwsze, jak już wam powiedzieliśmy w poprzednich filmach, zacznijcie od tego, jaki rozmiar wyświetlacza chcecie. To zdefiniujecie po prostu wedle własnych potrzeb i wedle tego, co wam do ręki pasuje. Idziecie do sklepu, macacie te telefony, patrzycie, dobra, ten jest wielkościowo odpowiedni. No ale tanie telefony przeważnie mają ekrany konane w technologii LCD, czyli klasyczny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz. To na AMOLED-a raczej nie ma się co nastawiać. Dokładnie, nie liczcie na AMOLED-a w niskiej cenie. Co więcej, bardzo wiele tanich telefonów ma jeszcze ekrany w niższych rozdzielczościach. No w tej chwili takim absolutnym minimum jest rozdzielczość HD+, czyli 720 pikseli na tym krótszym boku i to jest, uważam, minimum, poniżej którego nie warto schodzić, ponieważ w tej chwili wyświetlacze nawet w tych najbardziej kompaktowych telefonach to już przekraczają 5 cali i przy tej wielkości, no niestety te piksele już są dobrze widoczne na ekranie. Warto w tym momencie się zdecydować na wyświetlacz nawet z typową częstotliwością odświeżania. To teraz modny parametr, raz wszyscy się chwalą, ma 90 Hz, czasem 120 albo nawet więcej w tych droższych smartfonach. Lepiej w tym momencie postawić na ekran Full HD, ale z 60-hercowym odświeżaniem, niż pchać się w 90-hercowe odświeżanie, ale na rozdzielczości HD+, czyli tej niższej. Ponadto spróbujcie też doszukać się parametru pod tytułem typowa jasność wyświetlacza. Nie maksymalna, która jest osiągana bardzo rzadko, tylko ta typowa. Oczywiście im więcej, tym lepiej. To jest najczęściej wyrażane w nitach, taka jednostka. I im więcej tych nitów ma wyświetlacz, tym będzie lepiej czytelny na przykład na powietrzu, na dworze, w słoneczny dzień, czy przy ostrym świetle w mieszkaniu, kiedy na przykład świeci wam lampa prosto w telefon. Albo słońce przez okno. Dokładnie. Po prostu. Też warto zwrócić na to uwagę i oczywiście tutaj, wybierając telefon, patrzycie po prostu, który ma najwyższą jasność, który ma Full HD i wtedy to według mnie powinno przeważyć za wyborem takiego modelu. Następna rzecz, na której absolutnie nie powinniście oszczędzać, to pamięci. I tu, moim skromnym zdaniem, minimum, nawet w tanim telefonie, na dzień dzisiejszy, czyli na końcówkę 2022 roku, to jest pamięć 4 RAM-u i 64 giga pamięci wewnętrznej. To najprawdopodobniej będą pamięci te wolniejsze, ale w tym momencie, jeżeli kupujemy telefon budżetowy, prędkość działania pamięci flash i RAM-u nie jest aż tak kluczowa, bo zazwyczaj te telefony również mają niewysilone procki, więc one też nie osiągną super wydajności. Ale o co chodzi? Więcej RAM-u zapewni wam płynniejszą pracę tego telefonu, szczególnie wtedy, kiedy macie w tle odpalonych kilka aplikacji, a to się często zdarza, bo po prostu zwykle zapominamy te aplikacje ubić. I one sobie mimo wszystko, że ich w danym momencie nie używamy... Niektóre się nawet nie bardzo chcą dać ubić, to znaczy... Zażerają nam to. One muszą chodzić, jeżeli mamy mieć ich funkcjonalność. Znaczy to ja powiem z doświadczeń chociażby takich z pecetów, z dużych komputerów, bo przecież to jest tak naprawdę jeden w jeden w tym momencie. W większości zastosowań komputer z większą pamięcią i słabszym prockiem jest wygodniejszy, przyjemniejszy i wydajniejszy niż odwrotnie. Pamięć wewnętrzna, czyli ta pamięć na pliki, czyli
ona się nazywa Flash, ona się nazywa Romem często, trochę błędnie, ale... Nie, to w specyfikacjach jest absolutnie błędnie. W specyfikacjach tak? Jest podawane często RAM, ROM, szczególnie przy telefonach. No to już nie jest aż tak kluczowa, no ale powiedzmy te 64 to też jest minimum, które pozwoli Wam przechować w telefonie trochę zdjęć i trochę aplikacji plus dane aplikacji, bo musicie pamiętać, że system Android w telefonie już na dzień dobry zabiera Wam część tej pamięci i... W momencie, kiedy macie pamięci 64 GB w telefonie, to tak naprawdę po odliczeniu tego, co zajmuje system, który musi tam być, prawda, to już macie powiedzmy 50 giga do dyspozycji. Gdybyście kupili tańszy telefon, który ma na przykład 32 giga, to nie macie 32 do dyspozycji, tylko 20. Oczywiście też pamiętajcie, że tanie telefony najczęściej mają jeszcze gniazdko na kartę pamięci, którą możecie pamięć na dane powiększyć. Znaczy tak, można sobie chociażby to, co można wyrzucić na kartę, to warto wyrzucić na kartę. Chociażby zdjęcia, muzykę, filmy. No i tu dochodzimy do kolejnej rzeczy. Jeżeli kupujemy budżetowy telefon, to on raczej nie będzie miał jakiejś strasznie dużej pamięci. Mm-hmm. To oczywiście Adam postuluje, że fajnie by było, jak miał 64 giga, no tak. Ale to się może nie zawsze udać, szczególnie, że jeżeli wcześniej sobie zażyczyliśmy lepszy wyświetlacz, to może się okazać, że no okej, mamy lepszy wyświetlacz, mm-hmm. ale mniejszą pamięć. I w tym momencie, szczególnie jeżeli ktoś robi dużo zdjęć, to możliwość zainstalowania karty na po jest prostu nadal istotna. Bo w tym momencie zdjęcia umieszczamy na karcie, w związku z czym nie zajmują nam pamięci i niejako karta nie do końca, ale jest w stanie nam tą pamięć jakby nadsztukować, tą pamięć powiedzmy dyskową, ja bym tak to nazwał. Mm-hmm. I tu bym powiedział, to też wspominaliśmy o tym poprzednio, należy zwrócić uwagę, że często telefony, które są reklamowane jako dual SIM z możliwością zainstalowania karty, mają gniazdko hybrydowe. Tak, czyli jeżeli zainstalujemy kartę, to nie mamy dual SIM-a i też warto o tym pamiętać. Warto po prostu zwrócić uwagę, jeżeli zamierzacie korzystać z dual SIM, dobrze, żeby telefon miał dwa osobne gniazdka na karty SIM i jedno na kartę pamięci, szczególnie jak wybieracie model właśnie z mniejszą pamięcią wewnętrzną. Tak, więc to bym nie liczył tego jako must have, no bo nie każdy potrzebuje dual SIM-a, natomiast warto... Jeżeli chcecie, po prostu, jeżeli wiecie, że będziecie dual SIM-a używać, oczywiście teraz są eSIM-y, ale powiedzmy, że w tanich telefonach na eSIM to jeszcze poczekamy, to jest nowa technologia i do tanich telefonów trafia bardzo, bardzo zwolna. Następna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy wyborze taniego telefonu, wiąże się trochę z tymi błędami, o których mówiliśmy, które popełniamy kupując telefon. Nie dajcie się nabrać na ilość aparatów fotograficznych. W tanim telefonie powinny Wam wystarczyć dwa, ale w miarę przyzwoite, jeden z przodu, jeden z tyłu. Dosyć. Z reguły w tanich telefonach jest układ taki, że mamy poza aparatem przednim do selfie, mamy jeden główny aparat tylny. W tej chwili jest moda, że on ma zazwyczaj 48-50 megapikseli, a obok niego dołożone są właśnie dwa dwumegowe aparaty, jeden do makro, drugi do rozmywania tła. No i teraz się zastanówcie, jak często robicie makro i czy naprawdę chcecie je robić w rozdzielczości raptem 2 megapikseli. No i czy tak naprawdę zdjęcia portretowe również są dla Was kluczowe. Ale pamiętajcie też, że tanie telefony te portrety nie robią najlepiej. Słuchaj, nie no warto za to dopłacać. Siłą rzeczy musimy nawiązywać do tego, co mówiliśmy poprzednio, mm-hmm. ale megapiksele to nie wszystko, naprawdę. Też. Więc możemy mieć aparat, to tak trochę jak z wyświetlaczem, że w cyferkach wszystko jest fajnie, tylko ale potem... Idzie co do czego. A słuchajcie, no jeszcze też ważne jest, co z tymi zdjęciami robicie. No bo jeżeli te zdjęcia oglądacie głównie na telefonie i nie przesyłacie tego na komputer, na telewizor i na takie różne inne dziwne rzeczy, to po cholerę Wam większa rozdzielczość zdjęcia niż wyświetlacz jest w stanie. No dokładnie. Pokazać. 12 megapikseli to już jest potąd i pamiętajcie, że te wszystkie 50-megowe, 100-megowe aparaty, to one i tak de facto robią Wam zdjęcia w niższych rozdzielczościach, bo piksele są łączone. Wiadomo, że wtedy pewne efekty można uzyskać przy słabszym świetle, tak, przy portretach. Ta nadmiarowość jest wykorzystana do postprocessingu, którego da Ci w efekcie ładniejsze zdjęcie, tak? Ale znowu, najtańsze telefony nie mają osobnych procesorów do przetwarzania obrazu najczęściej, no tak. A i oprogramowanie w nich też jest takie... Często pisane na kopycie. No umówmy się, kupujemy budżetowca, więc nie oczekujmy, że nam zastąpi lustrzankę, tak? Tak, więc nie napalajcie się, jak będzie miał taki zestaw minimalny, jeszcze często do niedawna był w średniaka popularny 5 z przodu, 13 mega z tyłu, teraz to się troszeczkę przesunęło. Powiedzmy 8 megapikseli z przodu, przynajmniej 12 megapikseli z tyłu, to jest taki zestaw minimum, który
wystarczy w większości zastosowań dla taniego, podkreślamy znowu, telefonu. Tak, i tutaj dochodzimy trochę do must have'ów, że jeżeli w ogóle planujemy robić jakieś zdjęcia, a planujemy, bo to tak po prostu jest, no, że nawet na zasadzie, nie wiem, dokument jakiś sobie sfotografować, coś jako taki zamiennik skanera i tak dalej, zwróćcie uwagę, czy telefon ma lampę, bo może nie mieć. No przeważnie w tej chwili już mają. Przeważnie mają, ale w wypadku budżetowców możecie się zdziwić. I się nagle okaże, też może być różna. I się nagle okaże, że jeżeli chcecie sobie przy nie najlepszym świetle zrobić, tak powiem, ksero jakiegoś dokumentu, to po prostu zwyczajnie nie działa, no bo nie. I tu wam podpowiem. U nas w katalogu, jak wejdziecie na NGSMA, przeglądacie karty katalogowe telefonów, często jest możliwość dodawania zdjęć przez użytkowników wykonanych danym telefonem. I teraz prosimy was, abyście jak macie jakiś telefon, wrzucali tam te zdjątka, a również jeżeli bierzecie jakiś smartfon pod uwagę, to sprawdźcie, czy już ktoś nie wrzucił, bo takie zdjęcie obejrzane u nas w serwisie da wam mniej więcej rozeznanie, jak dany smartfon robi zdjęcie i będziecie też mogli trochę już sami wstępnie odsiać te najgorsze modele, tak, a tu niestety rozrzut jest bardzo duży, jeżeli chodzi o jakość. Szczególnie właśnie fajnie jest, żeby to nie były te zdjęcia takie, o kurde, najlepsze zdjęcie, jakie mi wyszło, to ja wyślę. To takie... Tylko właśnie te zdjęcia, które no, pokazują też słabości telefonu, bo słuchajcie, no, wrzucając takie zdjęcie, że na przykład telefon w słabym świetle robi słabe zdjęcia, To pokazujemy dla innych użytkowników, że on to robi. Słuchajcie, to nie jest materiał reklamowy dla producenta, dokładnie, który ma pokazać, ma pokazać realne właściwości, żeby po prostu inni się nie nacięli. I tak samo jak wygląda to ze zdjęciami, wygląda to również z filmami. Telefony najtańsze potrafią robić naprawdę dobre ujęcia, ale potrafią też robić fatalne. No i tu wracamy do możliwości telefonu. Czy koniecznie musicie nagrywać filmy telefonem w 4K. W najtańszych telefonach raczej zostańcie przy tym Full HD domyślnym i nie kombinujcie, bo budżetowce to 4K często nagrywają dużo, dużo słabiej i efekt jest dużo, dużo gorszy niż film nagrany w niższej rozdzielczości Full HD. Pamiętajcie, że telewizja, którą na co dzień oglądacie, to jest właśnie przeważnie Full HD jeszcze. Tak, no, więc... i to też często nie zawsze, bo jak puszczają jakieś materiały archiwalne... No tak, no to jest w jeszcze niższej, ewentualnie upskalowanej. Moim zdaniem, wybierając tani telefon, warto jednak z tego 4K zrezygnować i nie upierać się przy nim na siłę. Kolejną rzeczą, którą moim zdaniem można w telefonie, że tak powiem, odpuścić, mówiąc o telefonie tanim, w której można zrezygnować i w zasadzie nie odczuć tego błędu w taki straszliwy sposób, to jest 5G. Teraz jest moda na 5G i wszyscy wiemy, że to 5G w Polsce to ono takie jest, no, bardziej jednak bliższe LTE niż prawdziwemu 5G, a na prawdziwe to jeszcze poczekamy. I nie dawajcie się też złapać na lep, że kupujecie tani telefon, rezygnujecie z dobrego wyświetlacza, rezygnujecie nie wiem, z dużej pamięci 5G, i tak? Z dobrych aparatów, bo on będzie miał 5G. Nie. Po pierwsze, to co Adam powiedział, że większość 5G w Polsce to nie jest póki co jakiś wyraźny upgrade w stosunku do LTE, bo to jest takie bardziej LTE plus niż faktyczne 5G. A po drugie, to naprawdę przepustowość LTE, no, pod warunkiem, że nie jest zapchana sieć, ale jeżeli jest zapchana sieć, to 5G też może być zapchana. Otóż to. To przepustowość, którą zapewnia LTE, jest zupełnie wystarczająca do normalnej oczywiście pracy. Oczywiście 5G zapewnia większą pod warunkiem, że mamy pokrycie sieci. Po prostu nie napalajcie się na 5G. Kolejną rzeczą, z których musicie zrezygnować w tanim telefonie i to cud, jeżeli traficie, będą głośniki stereo, ale to tak jak już też wcześniej Konrad nieraz mówił, te głośniki telefoniczne, ja się akurat tutaj z tym zgadzam, przeważnie nie grają najlepiej, a w tanim telefonie grają najczęściej źle, zatem nie róbmy z tego zagadnienia. Lepiej po prostu, żeby był jeden głośnik, za to donośniejszy, przynajmniej dzwonek usłyszymy w hałasie, niż napalać się na stereo, które w segmencie budżetowym, czyli powiedzmy w telefonach do 1000 zł zdarza się, ale bardzo, bardzo rzadko. I tak samo rzadko lub wręcz wcale nie traficie na ładowanie indukcyjne, które jest tak naprawdę w większości użytkowników doskonale zbędne i również nie ma sensu za to dopłacać kosztem innych, dużo istotniejszych rzeczy. Taką istotniejszą rzeczą może być na przykład większa bateria. Znowu, dochodzimy tak naprawdę do truizmu. Duży, może więcej. Duża bateria to dobra bateria, lepsza bateria. I znów, zastanówcie się, czy warto, abyście dopłacali za szybkie ładowanie przy takiej baterii. Bo jeżeli kupicie telefon, który ma baterię 5000, 6000 mAh, a tak naprawdę nie jest urządzeniem jakoś strasznie energochłonnym, bo jest po prostu tanioszką,
o może nie najwyższej wydajności i nie najwyższych możliwościach multimedialnych, to pomyślcie, jak ładujecie tą baterię? Ha? Najczęściej w nocy. I do tego ma wystarczyć zwykła, najtańsza, prosta ładowarka, którą po pierwsze kupicie prawie że na każdym rogu, jakbyście zgubili albo zepsuli, a po drugie, znowu, za szybsze ładowanie musicie producentowi dopłacić. No i teraz zastanówcie się, czy warto, bo może jednak lepiej zrezygnować z tego, powiedzmy, przyspieszonego ładowania, bo i tak ono super szybkie w tanim telefonie nie będzie. Ono może mieć tam moc 20 paru watów, góra 30. Tak, ale raczej 100 watów to nie będzie. Ale 100 watowych raczej i tak w budżetowcu przynajmniej na razie nie spotkacie. No więc pytanie, czy warto, skoro i tak telefon ładujecie w nocy i wam to, za przeproszeniem, dynda, czy on się ładuje godzinę, czy on się ładuje półtorej godziny, no, wiesz, czy no to dwie. Jest taka sprawa, że jeżeli byśmy chcieli mieć szybkie ładowanie, a prawdopodobnie w budżetowcu, to jeżeli już będziemy mieli ładowarkę, to będziemy mieli słabą ładowarkę. No dokładnie. No to będziemy musieli tę ładowarkę dokupić. Też, jeżeli mówimy o telefonie do 1000 zł, to porządna ładowarka to będzie naprawdę poważna. No to może być 10% wartości telefonu, albo lepiej. No i też po prostu w tym momencie zwróćcie uwagę, co producent dodaje do zestawu, bo przy tak tanim telefonie, no tak jak Konrad słusznie zauważył, koszt ładowarki może być znaczący. I wtedy otwieramy zestaw i patrzymy, o, jest ładowarka. Czasem się zdarza nawet silikonowy pokrowiec, co też wam zaoszczędzi, powiedzmy, 20-30 zł, jak nic. I czasem jeszcze nawet się zdarza folia naklejona już na ekran fabrycznie, co znowu jest oszczędnością. Może dychy, może dwóch dych, ale zawsze jakąś. A jak ktoś kupuje tani telefon, no to wiadomo, że kupuje go, bo liczy pieniądze i chce wydać jak najmniej. To no jest chyba kartę nam się uskłada z tych pierdów. No, tak? Chociażby możecie sobie kartę pamięci kupić i już jest do przodu. Następnymi rzeczami, z którymi kupując tani telefon prawdopodobnie będziecie musieli się pogodzić, będzie brak wodoszczelności i obudowa wykonana z tworzywa. Co do tego pierwszego, fajnie gdyby była i to w klasie wyższej, powiedzmy IP65 lub 68, bo wtedy nawet jak wam telefon wpadnie całkowicie do wody, to przeżyje. No ale cudów nie ma. Cena się nie bierze znikąd i w przypadku budżetowców musicie się zadowolić klasami, powiedzmy, IP52, IP54. To są takie wodoszczelności na wszelki wypadek, jak was złapie ulewa. Albo jak nam się herbata wyleje na tak, telefon. Tak, to jest szansa, że on przetrwa, jak go szybko osuszycie. Zatem niestety z brakiem pełnej wodoszczelności najczęściej będziecie musieli sobie dać spokój. A co do plastikowej obudowy, to powiem wam szczerze, jako człowiek, któremu przez ręce przewija się mnóstwo telefonów, ja osobiście wolę plastik. W tej chwili plastiki wyglądają naprawdę dobrze. Przyznam szczerze, nawet mając drogi telefon w plastikowej obudowie, nie czuję dyskomfortu, nie czuję się potraktowany, powiedzmy, oszukany przez producenta, że zapłaciłem za premium, a tu dostaję plastik. Bo plastik jest praktyczny. Wolniej się porysuje, a nawet jak się porysuje, to te rysy będą mniej, wydaje mi się, widoczne niż na szkle. Przede wszystkim jak upadnie, to jest większa szansa, że się nie rozwali. A na pewno nie potłucze się tak jak ładne, estetyczne, szklane plecki. Zatem według mnie nie ma sensu, kompletnie nie ma sensu napalać się na szkło, szczególnie, że znowu wracamy do tematu. Tani telefon jest dla osoby oszczędnej, dla której strata urządzenia wskutek upadku będzie bardzo bolesna, więc nawet jeżeli podłóg się nam tylko tył, no to nieprzyjemnie się korzysta z takiego rozwalonego telefonu. I znowu wracamy do tematu, zwróćcie uwagę, czy producent przypadkiem nie dodaje pokrowca i folii na ekran, bo to jest też dodatkowa ochrona dla was i wasz święty spokój, przynajmniej przez początkowy czas eksploatacji urządzenia. I ostatnią rzeczą, o której chciałem wspomnieć, bo nie wiem, czy zauważyliście, że celowo jakby uniknęliśmy poruszania tematu procesorów, no bo tam zasygnalizowaliśmy, że w tanich telefonach to nie są najbardziej wysilone procki, ale moi drodzy, nawet te najsłabsze, zapewniam wam, to też nie jest najważniejsze. Dokładnie, to nie jest kluczowe. Bo jak chcecie mieć gamingowy telefon, na którym będziecie rypali w najbardziej wymagającym... To nie kupicie go za tysiaka. To nie kupujecie telefonu za tysiaka, tylko kupujecie flagowiec albo typowo gamingowy sprzęt, prawda? Natomiast każdy, w zasadzie nawet najbardziej nędzny procesor, zapewni wam, mając do towarzystwa 4 albo 6 GB RAM-u, w miarę płynną i zadowalającą pracę, przynajmniej w zakresie obsługi tych podstawowych aplikacji. Pamiętajcie, że sporo aplikacji ma wersje lightowe. Może warto z nich skorzystać, jeżeli nie macie jakichś nadzwyczajnych wymagań. A jeżeli tak naprawdę potrzebujecie smartfona do obsługi e-maila, nawigacji, jakiegoś tam aplikacji z wiadomościami czy z pogodą, do takich naprawdę prostych zadań,
no to nie ma sensu też inwestować w nie wiadomo jakie wypasione smartfony. Tu nawet te najbardziej podstawowe w tym zakresie, podkreślam, dadzą radę. No i pominąłem jakby kwestię oprogramowania, która jest akurat istotna. Jeszcze trochę wrócę do procesora, bo to ważne, żeby to nie był procesor, który ma 5-6 lat po prostu. Warto sprawdzić, bo mówię, bo może być, szczególnie w firmach mniej znanych, może zajść takie zjawisko, które też czasami się zdarzało na rynku PC-tów swego czasu. Taka firma na O, na tym duża swego czasu w tym celowała, że jechał sobie jakiś taki pan na Tajwan i się zapytał, czy nie mają jakichś takich leżaków, które w zasadzie by chcieli wyzłomować, to oni im to kupią i budowali z tego komputery w jakiejś tam super promocyjnej cenie. Taka seria Harvard, nie wiem, może ktoś pamięta, Jezu, jaki to był szajs. I możecie coś takiego trafić, jeżeli chodzi o telefony. I tu w tym momencie procesor faktycznie może się okazać, że po prostu klęknie i nie da rady. I teraz wrócę do tego, co zacząłem mówić, oprogramowanie. Starajcie się, bo to jest następna kwestia dosyć istotna przy tanich telefonach, kupować smartfony w miarę świeże, czyli w miarę aktualne modele, po to, żeby miały również w miarę aktualną wersję Androida, bo jest spore prawdopodobieństwo, że na niej pozostanie. Nie będzie aktualizacji, tak. Czyli teraz w zasadzie już nie kupujcie, odrzucajcie smartfony z Androidem 10, to w ogóle, ale się zdarzają nadal. Z 11 już też niekoniecznie, celujcie w smartfony z Androidem 12. No i tutaj też podpowiem, że nie dawajcie się nabrać, że Android Go na bardzo tanim telefonie z małą ilością pamięci chodzi tak samo dobrze jak prawdziwy pełny Android na telefonie, który ma tej pamięci trochę więcej. Nie, nie, nie. On nadal chodzi fatalnie, chociaż jest okrojony. Dlatego celujcie w telefony z w miarę świeżym Androidem. Tak, to jest bardzo ważne, Adam, co powiedziałeś, że w wypadku budżetowca prawdopodobnie właśnie, ten Android, zostanie, z którym kupiliście, to... Aczkolwiek są chlubne wyjątki, bo niektórzy producenci... Są, no Samsung są, przecież pisaliśmy o tym jakiś czas temu, że Samsung nagle... I to jakieś kopalne strasznie telefony dostają poprawki zabezpieczeń. Nie dostaniecie może świeżego Antka. Nie dostaniecie nowych feature'ów w systemie, ale dostaniecie poprawki zabezpieczeń, czyli odporność telefonu na najświeższe wirusy i zagrożenia, jakie czyhają w sieci. I to jest też bardzo, bardzo ładną rzecz, którą zrobił Samsung, szczerze mówiąc, zyskał w moich oczach bardzo. Tak, oprócz Samsunga, no tutaj, tylko no niestety, to nie jest tak, że ja te smartfony jakoś bym polecał, ale całkiem nieźle z aktualizacjami stoi również Nokia. Motorola również w przypadku niektórych modeli też są całkiem jeszcze przez długi czas wspierane. I warto w tym momencie, jak wchodzi na przykład nowy, niedrogi smartfon, sprawdzić, co obiecuje producent. Bo czasem producent obiecuje, że hej, 3-letnie wsparcie będzie. A czasem tego nie mówi, więc jak tego nie mówi, to bierzcie pod uwagę to, że może go nie być wcale. Ja bym się tym przede wszystkim nie kierował, czyli po prostu raczej wziąć w miarę aktualny system, bo to, że producent obiecuje wsparcie, no to nie znaczy, że dostaniecie nowego Androida. No tak, nie, 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 to pamiętajcie o tym, że... Bo wsparcie może się ograniczyć do tego, że jakieś ewidentnie największe dziury zostaną załatane. Tak. Natomiast nie załatwi to sprawy nowego Androida, a sprawa nowego Androida nie musi, ale może być przeszkodą w zainstalowaniu niektórych aplikacji. Za jakiś czas na pewno. Za jakiś czas. To jest istotne, szczególnie wtedy, kiedy kupujecie taki telefon na dłużej. Tak, bo okaże się nagle, że po prostu wasza aplikacja, z której po prostu korzystacie, ona powie, że sorry, wysiadam. Sorry Gregory, tak, masz za stary system i sobie zaktualizuj. Ja, jak niektórzy wiedzą, używam smartfona, tak? Smartfona przedpotopowego. I wiem, że mniej więcej w tym momencie połowa rzeczy aktualnie dostępnych po prostu mnie nie pójdzie. Nie już. Także to jest chyba ostatnia z rzeczy, które tak chciałem wam wymienić jako takie must have'y, które muszą się znaleźć w tanim telefonie. Mam nadzieję, że troszeczkę wam pomogliśmy przy wyborze telefonów z segmentu najniższego, a za jakiś czas pomyślimy, opowiemy może o tych telefonach ciutkę droższych. Za co warto dopłacić w telefonach, powiedzmy, ze segmentu średniego? No tak, bo tu już się otwierają pewne możliwości, które... Tu już można troszeczkę zaszaleć i tu już jest, tu już się robi troszeczkę kosmos, bo rozbieżności są straszne, a tak naprawdę najweselej to się zrobi przy flagowcach, bo tu znowu dojdziemy do czegoś, co się nazywa innowacja, bo też musicie pamiętać o tym, że w telefonach z najniższego segmentu cenowego
rzeczy innowacyjnych raczej mieć nie będziecie. Co wcale nie musi być wadą, bo z innowacjami jest różnie, tak? Natomiast tak, ja bym jeszcze zrobił takie małe podsumowanie, tak? Czyli tak, z must-have'ów, na pewno na co warto zwrócić uwagę, czyli tak, wyświetlacz, żeby on miał to Full HD, ale więcej niekoniecznie. No nie będzie miał więcej. A nawet w sumie HD Ready, czyli tam te 720... No i jasność wyświetlacza też sobie sprawdźcie, tak, jest dostępna ta informacja. Lepszy jest jasny wyświetlacz 720 niż gorszy 1080. I nie łapcie się na wysokie odświeżanie przy takim, nie warto przy takim telefonie. Wysokie odświeżanie. Druga sprawa, pamięci jak najwięcej jednej drugiej. I to nawet kosztem procesora czy innych rzeczy. Bateria, wiadomo, im więcej, tym więcej, ale nie warto inwestować w szybkie ładowanie. W budżetowym oczywiście telefonie, bo tak w ogóle to czemu nie? Procesor, o ile to nie jest jakiś zabytkowy procesor z wykopalisk, co warto sprawdzić, to w zasadzie jaki by nie był, to da radę. I na pewno warto mieć możliwie najświeższego Androida, bo prawdopodobnie ten Android będzie ostatnim Androidem, który zobaczy ten telefon. Dokładnie. Nawet jeżeli producent twierdzi, że będzie support. Inaczej. Obietnice obietnicami, a praktyka praktyką. Warto poszukać też opinii, którzy producenci są chwaleni, a którzy trochę mniej w tym zakresie. No tak, ale to już są trudne sprawy, tym bardziej, że no wiesz, to, że ktoś tam coś zadeklarował, to wcale nie znaczy, że on tego dotrzyma. No właśnie o tym mówię. No. A jeżeli, no słuchaj, no wolę mieć 12 Androida teraz i jej producenta, który nic nie obiecuje, niż 10 Androida i producenta, który mi obiecuje. Że oj, on na pewno mnie zaktualizuje, tak? No i cóż, teraz pozostaje nam tylko życzyć wam trafnych wyborów i żebyście się nie nacięli, kupując telefon. Tak, przy czym no jeszcze to oczywiście, oczywistą oczywistość na końcu powiemy, to są nasze subiektywne opinie szyte pod tak zwanego przeciętnego użytkownika. Są ludzie, którzy mają dosyć specyficzne potrzeby i oni będą mogli to, co mówimy, sobie włożyć w buty, będą wyżsi, bo oni na przykład nie potrzebują niczego, ale potrzebują aparatu, który coś tam, tak? No albo... tak, ale to już mówimy o bardzo specyficznych wymaganiach. No właśnie, jeżeli ktoś ma specyficzne wymagania, to na ogół też wie, czego chce i nie potrzebuje takich dwóch mądrali jak my. Chcieliśmy wam tak ogólnie podpowiedzieć, doradzić. No natomiast nie, no chodzi mi o to, że wiesz, że przy poprzednim filmiku był jeden komentarz, albo moja mama to tam ma i wcale się tam tego, to... No, oczywiście, no wiadomo, tak? No tak, no dokładnie, każdy ma oczekiwania. No ja mam LG Line Smarta, tak? Z piątym Androidem i tam jakimiś absolutnie śmiesznymi parametrami. I okej, no i to jest dla mnie dobry telefon. Zupełnie spokojnie, tak? Także... Mam inny, nie rozpakowałem jeszcze. Pamiętajcie, że wasze potrzeby są waszymi potrzebami, a nie naszymi czy innych widzów. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Serwus.